losowy boss sezonu Fortnite. Tutaj teraz widzicie, jakie przedmioty odpowiadają jakim skinom. Sprawdźmy, co mamy i wygląda na to, że mamy Optimusa Prima, czyli mityczne oraz legendarne przedmioty. Pomysł jest taki, że pewnie lecimy na jakąś komnatę, bo tam mamy dużo ulepszonych skrzynek. Dzień dobry wszystkim, ja dzisiaj mam innego skina, tak się składa, innego mi wylosowało, ale gramy skinem Rafy, w sensie przedmiotami Rafy. I powiedz mi, gdzie my chcemy lecieć, bo na pewno musimy lecieć w jakieś bezpieczne miejsce. Z tego, co ja widzę, na tamtą lokację poleciała masa osób, więc może cofnij się tutaj. Nie wiem, ja wyląduję tu... Ej! No nie wytrzymam! Widzę to chyba dlatego, że zostawiliście łapkę w górę. Jak jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie. To nam się na pewno przyda. Dlaczego? Bo jak chcemy wejść do komnaty, to trzeba fioletowy. A jak dostaniemy złoty, to ja już od razu mam broń, więc zobaczmy, co mamy. Ej! Ej, no, że tak zostanę zaszachowany, to w sumie nie myślałem. No bo zobaczcie, ta broń jest idealna, żeby ulepszyć ją na złoto. Dlatego, że no wiecie, wiecie jak się nią gra. Ona jest po prostu przedpotężna. Dajcie znaka w komentarzu, czy ją lubicie. Ja jestem ciekawy, co tam się u ciebie wydarzyło. Czy ty właśnie przez pierwsze 15 sekund filmu dostałeś dwa itemy, które się przydadzą? Nie. Dostałem stary ten wybuchowy karabinek na daleko, wiesz który. Ten, jakby to nazwać, taki sztuczny wybuchowy i myślałem, że wsadzimy gdzieś to do jakiejś komnaty, no ale szkoda mi tego wsadzać do komnaty, tak szczerze. Ogółem Zakrzak gra tym samym co ja, tak jak wspominał wcześniej, i ogółem mamy tutaj gości. Rafa, ja ci potki rzucam, a ty ich nie bierzesz. No ładnie, ładnie, nie? Ja tutaj szukam... Ja nie wiem. Ale wiesz co? Ja ci za to życie uratuję. Patrz, o. Aha, czekaj, bo ja tym nie mogę. Ale no, do niego no to mogę, nie? Bez przesady. Do niego tu możemy go walnąć. Nie, ja myślę, że dinozaura jak najbardziej, bo by za nami latał stary cały mecz, jakbyśmy go nie wyeliminowali. I teraz pytanie. Gdzie jest komnata? Czy my jesteśmy daleko od komnaty? Ona jest blisko, więc możemy tam powoli iść. Tak, tylko potrzebujemy właśnie jeszcze coś... Ja tego nie mogę oddać, widzę. Ja to ulepszam. No i też muszę oszczędzać na amunicji. To jest po prostu przepotężne, chociaż nie. Niedawno zostało znerfione. I ogólnie z tego, co widziałem, to mamy tutaj gdzieś gości, więc też musimy uważać. Może przejdźmy się tak jakoś górą, żeby tutaj się nie napatoczyć na kogoś. A ja ci powiem ciekawostkę. Mi ostatnio z komnaty wypadły trzy takie karabiny, jakie ty teraz masz, więc można go tam, wiesz, poświęcić. No, tylko i tak potrzebujemy coś złotego, no nie? Chyba? Tak? Tak czy nie? Chyba tak. No tak, bo przecież pierwsze drzwi są fioletowe. Czekaj, tak? Ej, stary, stop! Jest kolejna... Ej, widzowie, ile wy dzisiaj lajków zostawiliście po tym filmie, to ja nie mam pytań. Zobaczmy, panie Zakrzaku, otwieram. Uwaga, uwaga! No i to już możemy poświęcić. Mamy nawet fioletowy, więc dostaliśmy dwa przedmioty. Aha, tylko właśnie... Ej... Właśnie, bo wcale nie jest powiedziane, że my dostaniemy coś takiego... dobra, idę poświęcić rękawiczki, bo i tak nimi nie... No w sumie niby bym mógł grać, ale... Ty, co ty robisz? Nie! Dlaczego? A dlaczego je miałem zostawić? To przecież, żeby wsadzić je... dal... Co? Czekaj, to mi się coś pogwizdało. Ja myślałem, że wejdziemy tutaj bokiem, dołem i że tu jest fiolet, a potem złote. Mi się totalnie pomyliło, nieważne. Tu na dole mamy skrzynkę ulepszoną, więc zobaczmy. Coś złotego poprosimy. I uwaga, uwaga, widzowie. Fioletowa pompa, którą będziemy mogli ulepszyć. I teraz tak, ustawienie ogni. Nie pali się, nie pali się, pali się, pali się. Po prawej się dwa palą, po lewej się dwa nie palą. Dobra, dziękuję. W takim razie już idę zabrać wszystkie tutaj sobie przedmioty, panie kapitanie. O, pyk, 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 pyk. Widzowie, idziemy zabrać. Nie no, oczywiście ja taki nie jestem. Zakrzak, wiesz, że ja to mogę edytować, nie? Zdajesz sobie z tego sprawę. Dwa się nie palą jakby co. Czyli dwa się nie palą, dwa się palą, komnata otworzona i wbijamy. I teraz pytanie... O, teraz ty mnie nie wpuścisz, tak? O, easy i... A, jednak nie. A, może z tej strony... Dobra, nie. Ogólnie ja jestem nowymi drzwiami, proszę coś złotego, to ci wtedy wpuszczę. Słuchajcie, przechodzimy, bierzemy tak, amunicję mamy, tylko byle byśmy dostali coś złotego. Zakrzak, otwieraj wszystkie zwykłe skrzynki i jedną ci dam ulepszoną. Dawaj po kolei. Słuchaj, ja mam dzisiaj złotą rękę, więc pierwsza skrzynka i klucz. Klucz jest dobry, bo to jest jak złoty item. Potem... Gdzie jest mój klucz? Nie wiem, czy się nie zbugowało i nie wiem, czy nie wpadł pod ziemię, bo ja, jak widzicie, nie mam go w ekwipunku. No, na 100% go nie masz. Myślę, że na pewno wpadł pod ziemię. Dobra, idziemy do drugiej skrzynki. Ajajaj, coś ta moja złota ręka dzisiaj, widzowie, nie działa. Trzecia, bez komentarza, czwarta. No, czy ja mogę chociaż jeden fioletowy do ulepszenia? Otwórz sobie zwykłe, ja otworzę trzy ulepszone i coś ci dam. Dobra, tak zróbmy. W takim razie, patrz, ja trafiam teraz złoto. Aha, no prawie złoto i teraz trafiam...
Jaka tragedia. Nie, no daj jedną. To zostawiamy ją na koniec i ja przychodzę do tych dwóch bocznych. No chłop otworzył 10 skrzynek zwykłych i jeszcze tutaj mi żałuje. Ej, i to jest to. Miałeś rację z tym karabinkiem. Tutaj masz rękawice, jak chcesz to sobie weź. Aha, bo i tak to musimy... Ale mamy złoto, uwaga! O, ej, same fioletowe przedmioty, co to ma być w ogóle? No właśnie, to jest jakiś dziwny, stary. Ja myślę, że ta komnata przygotowała dla nas coś najlepszego w tej skrzynce przed nami po prostu. Tak musi być. No to w takim razie otwieraj, widzowie, trzymajcie kciuki, żeby to coś było złotego. Proszę, dajcie złoty item. Okej, okay. O, drugi klucz chyba pod mapę wpadł, bo też go nie mam. No, jak widzicie, po moim ekwipunku tutaj będzie zbliżone. Ja nie mam żadnego klucza. Słuchajcie, nie dostaliśmy żadnego złotego przedmiotu, więc tak naprawdę wszystko zaczyna się od nowa. I tak naprawdę mamy tutaj gości, na których możemy iść, ale mamy jeszcze klucze dwa i musimy ulepszyć sobie bronię, więc jeszcze dużo do zrobienia przed nami. Rafa, ja do ciebie już biegnę. Na szczęście kasę na jedno ulepszenie mam. Nie wiem nawet skąd, ale 700 golda się tam u mnie znalazło, więc co, na ulepszarkę? No i ulepszamy. Ej, samochód, stary. Chodź do komnaty może. Powrót tam, gdzie byliśmy. Tylko ja się cykam, że oni tutaj wejdą. Słuchaj, w razie W idziemy na dół i wychodzimy tylnym wejściem. Ej, nie, chodź tutaj, bo my mamy, wiesz, my mamy białego leczenia tutaj dużo. Zaboksuję tutaj wszystko, chodź. Jest źle, jest bardzo źle. Rafa, ja uciekam, bo nie mam jak... No nie mam jak do ciebie iść. Dobra, no to ja sobie tutaj siedzę. Powodzenia ci życzę, tylko nie zgiń. No nie mam opcji, bo jakieś zwierzęta na mnie wjeżdżają. Ja na razie sobie stoję w miejscu, strefa daleko, nikogo tu nie słyszę, a ktoś się leczy nade mną. Ej, czy oni się tam strzelają? Właśnie wygląda na to, że oni tam się biją. Czyli akurat dwie ekipy tu przyszły? A może oni trolują i biją się między sobą, to tak też może być. Aha, żebyś ty wyszedł z komnaty, nie? Okej, okay, jesteśmy z powrotem, Zakrzak żyje i teraz dobrze by było Ej, mamy lamy, stary, mamy lamy tutaj, ja oczywiście, żeby ją... No i pięknie. Widzowie, mamy dużo szczęścia, jak widzicie. Tylko ja muszę w nią trafić, nie? Ty, bo ja sam siebie. Okej. Okay. Prosimy. Ej, a jest w ogóle bandażownica jeszcze z niej? Nie ma. I co? Nie ma? Jak? No bo jest teraz totalnie co innego. Aha. To ja jestem nieźle na bieżąco, jak ja nie wiedziałem, że lamę jakby zmienili. Dobra, widzowie, ja lecę i patrzcie się, tu się nie dzieje nic przypadkowo, ponieważ znalazłem teraz złotą brońkę. Proszę bardzo, lecimy tak i w sumie nie złotą, a... No, mityczną. I lecimy po Zakrzaka. Zakrzak, szukaj czegoś do leczenia. No właśnie, szukam. Bardzo, że tak powiem, tutaj dużo budynków już zdropiłem. I mam jedną skrzynkę, która dała mi bandaże, więc jest dobrze. Czyli tak, musieliśmy zginąć, żeby mieć tutaj itemek. Mamy tutaj, chodź jeszcze do ogniska. Masz tutaj apteczkę, proszę bardzo. A ja tutaj zrobię zakupy, których nie zrobię, bo bez sensu. No właśnie, to jest taki pek, że holo chesty i mamy akurat w nich same fioletowe itemy. No, dramat, widzowie. Najlepsze jest to, że mamy cokolwiek, bo jak widać po mojej ekwipunku nie jest aż tak źle. Ja tutaj troszkę jeszcze podleczę. Weźmy tą apteczkę, która jest za tobą. Weźmy tutaj jeszcze ten metalik. Dobra, to ja wezmę tą aptekę. Masz potkę u góry dużą jakby co. Ile ty masz złotych itemów tak w ogóle, bo ja nie pamiętam, czy ty coś masz, czy nie. Masz chyba karabin. No właśnie, ja nie mam nic. Mam tylko Cybertron, czy jakoś tak, nie wiem, jak to się czyta, ale ogólnie musieliśmy zginąć, żeby go zdobyć. A teraz musimy cofnąć się trochę do strefy, żeby iść po klucze, ponieważ tutaj gdzieś mamy skrzyneczki. Aha. Ale jest, mamy... patrz, stary! Boom! Dobra, to... O, to weźmy tak, trzymaj. Wiesz dlaczego? Bo ja strzelam tym po sobie, a tobie dobrze ostatnio szło. Ej, to ja biorę Cybertron i ja lubię, widzowie, tego Cybertrona, dlatego że ja nauczyłem się nim po prostu grać, bo kiedyś strzelałem sobie pod nogi, ale stwierdziłem, trzeba to zmienić i tam jest coś złotego. I leczenie. Ej, super, ja biorę aptekę. Możemy sobie ją zjeść w sumie i będziemy musieli iść na safe prawdopodobnie. Tak sobie zrobimy? Ja ci rzuciłem apteka, czy nie? Znaczy rzuciłeś i zabrałeś, to było takie trochę przykre. Dobra, to ja zabieram sobie to, to nie wiem jak to się stało. Bierzemy sobie tak, pyk i strefa. Ej, go, ty! Sejfik jest, stary! Może jeszcze o ten safe powalczmy, może tam będą ludzie, to może ja na razie go objadę tak trochę dookoła. Ale idealny, mamy dwa przedmioty, te cybertrony XD. Stary, przecież jak my będziemy nawalać w dwójkę z cybertronów, to ja nie chcę wiedzieć, co przeciwnicy o nas pomyślą. Wydaje mi się, że ktoś tutaj może być. Tutaj też ktoś może być, to w sumie wszędzie ktoś może być. Ja na chwilę wychodzę do krzaka, stary, i zobaczę z tego krzaka. Dobrze by było jeszcze na skrzynki skoczyć. Wow,
Aha. Tak, to ja, przepraszam. Niechcący strzeliłem. Dobra, zabierzmy sobie... Aha, patrz, akurat są goście, nie? Buduję, żeby nas tutaj nie ściachali. Mam 30 matców tak w ogóle. Stary, musisz zbierać matcy. Chodź, lecimy na matcy w takim razie. Tutaj będziesz miał dosyć dużo skały, więc możemy sobie tą skałę pozabierać. Ja ci mogę dać trochę zawsze. Proszę bardzo, tutaj trzymaj. I zbierajmy, zbierajmy, bo będzie lipa. A zbierajmy, żeby ten mecz wygrać, bo oczywiście byłoby spoko, ale 21 osób do końca meczu. Stary, ja nie wiem, co się ostatnio dzieje, ale nasze mecze są mocno napocone. Ej, bardzo napocone, a musimy jechać po klucze. Dawaj, dawaj, za krzak. Jedziemy po klucze jeszcze, stary, na wyspę, ponieważ na wyspie są klucze, a ja mam dwa klucze i będziemy mieli złote przedmioty, bo na razie to mamy lipę, a za krzak ma tylko to, co strzela sobie w nogi. Przepraszam bardzo, ty sobie tym strzelasz w nogi, ja nie. Jednak nie jadę tam po klucze, bo tam jest strefa już, a ona będzie biła dosyć dużo. Gdzie są jeszcze klucze? Czy ty wiesz, gdzie są jeszcze klucze? Niestety, nie mam klucza i mi nie pokazuje niczego na mapie. Na tym domku nie ma. Ty, chodź tu, czekaj, chodź tu, no. Walnij go, 140. Tak? Dobra, dawaj tam tego Cybertrona. Cybertronuje tam budynek cały. Panowie, nie ma siedzenia. Jest u góry, zaraz mu walnę. Oj, dwa naraz, ty. To było niezły kombo, tylko nie dostał ode mnie. No właśnie, ode mnie też nie, ale pamiętaj, co oni mają. Stary, ja jestem w krzaku. 40 dostał. Ja bym bardzo chętnie też sobie z tego postrzelał, ale no nie mam niczego. Nie mam niczego, co może mu zadać damage. Stary, chodźmy do strefy. Chodź tutaj, chodź do strefy. Ja tutaj mam dla ciebie leczonko właśnie. Widzę, że ci będzie potrzebne. Chodźmy do strefy. Do strefy, ale dostałem przed twarz. Dawaj, stary. Ale chłop, co do nas strzela? No patrz, chyba się zdenerwował. Wiesz, że my ich tam z tego Cybertronu pocisnęliśmy, bo tak nawala, że masakra. Ej, ale on powinien dostać już ze 4 razy. Dobra, dziadu, leci tam w ciebie. Cybertron, no co, ja tak zbieram cały czas te strzały. Ej, a on tam leży chyba. No właśnie, nie wiem, ale to jest takie dziwne. Powinien dostać. No ej, patrz, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze. Dostał, leży, 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 Rafa, leży. Masz coś do leczenia dla mnie? Oczywiście, że tak, ja go tam powaliłem. On leży, z Cybertronu dostał, pewnie zginie, no bo patrz, nie ma strefy. Ty nawalaj, ja lecę na klucze na dole, bo są klucze i będziemy coś mieli, no bo ja tak szczerze to nie czuję się zbytnio bezpiecznie. A dobrze by to było coś zgarnąć. Dawaj, stary, do mnie, chociaż po co ja tu schodziłem? XD. A masz może tam jakieś holoczesty, czy w końcu nie masz? Jak to tam wygląda u ciebie? Ta, no właśnie, ja idę na holoczesty, tylko te holoczesty są... Ale nie, są jeszcze na dole. Dobra, chodź na dół, chodź na dół. W takim razie jadę na dół. Fraga jeszcze nie dostałem, co mnie trochę martwi. Mam nadzieję, że zaraz to się stanie, bo to by było dla nas dużo łatwiej. Ten chłop ogarniał, więc lepiej, żeby zginął. Ej, patrz, jaka idealna strefa. To jest coś niesamowitego. Ja lecę po te chesty, czyli mieliśmy już jednego fraga, a tu widzowie, no ale widzicie, no z tymi złotymi przedmiotami to no nie jest do końca fajnie. Ej, jeszcze mam busza, stary. No to stary, idealnie. Ja tutaj w ogóle mam niedropiony budynek, więc może jakaś ulepszona skrzynia w nim została. Proszę, proszę, żeby tak było. Ja w ogóle cały czas szukam ulepszarki. Czy tam nie masz gdzieś ulepszarki? Mamy coś złotego, jest pompa złota. Chcesz? Pompa złota? No stary, pewnie, że chcę. Jeżeli masz, to ja przygarnę, bo ja mam tylko Cybertron. Tak wygląda mój ekwipunek. Ja bym chciał jeszcze tą ulepszarkę znaleźć, tylko czy gdzieś tu w ogóle jest jeszcze ulepszarka? Problem w tym, że najprawdopodobniej ulepszarki już nie ma, mogliśmy o tym wcześniej właśnie pomyśleć, to byśmy mieli o wiele łatwiej, ale no nie ma. Mamy tutaj dużo soczków, jak chcesz, to możesz je pozabierać, albo ja je wezmę, bo i tak już nie ulepszę tego nigdzie, więc też soczki zabieramy stąd, będzie trochę leczenia. Ja też zabiorę całe leczenie, które tylko jest, chociaż ja mam duże, ja mam mgiełkę, małe, duże, w ogóle mam mega dobry ekwipunek, ja jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. W samochodzie. 80 po 80 po 120 po 80, co jest? Leży, 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 stary! Nice! Ej, to jest kozackie! O, jeszcze ktoś? Ja go tam chcę dobić! Strzelam tam do niego! 140! Ajajajajaj, tak blisko! Cybertronuj może! Oni są chyba w krzaku! A! Podnoszą się! Ja podniósł się! 7 na biało dostał! Ej, jeszcze, jeszcze ktoś! Idę, 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 Rafa, wow. idę do ciebie tu! Siemano. Ale pech, no, stary, to jest totalny pech. Ja proponuję, patrz, rzucam to. Aha, dobra, to wypiję sobie potkę. Uważajmy, bo wiesz, mogą nam tu strzelić tym, wiesz czym. Wiem bardzo dobrze, Cybertronem, ale tak się składa, że ja mu właśnie robię to samo, koleżko. Do widzenia. Ej, a jakby przejść teraz? Dobra, dawaj, stary, ja tutaj pyk na twoje matce, elegancko wskakuję. Oni będą się bili, a my ich przytrzymamy od strefy. W sensie bardziej ty, tym karabinkiem swoim. Jest na tyrolce. 6. 34, ale dostał. 80. Kolego, jesteś nasz, jesteś nasz. Coś jeszcze za strefą płynęło, ale już go nie ma. Wychodzę na górę.
Przejmuję leży, górę. Leży. Mam złoty. Pięknie. Złota pompa, bierz 40. To zabierz sobie je na razie. Ale ja mam, ty nie masz. Dobra, no to ja cybertronuję, stary, na razie. Leci w dół. Aha, uratowało go stary ten. Kumasz, że oni tutaj nie wiedzą, co się dzieje. Biało, 130. Ej, tu mamy górę. Przebudujmy sobie ją pięknie. Tamtego gościa możemy sobie jeszcze trochę. Bom. O, 110. Ej, będzie leżał, będzie leżał, będzie. Ej. Ej. Wyłaź. No nie wytrzymam. Ej, widzowie, ja tyle dzisiaj poobijałem. A ci goście... No leży wreszcie, mam go, mam go, mam go za krzakinio. Dawaj, Rafał, ja tu przebudowuję most taki, że mamy idealny widok na wszystkich. Ej, stary, no dominujemy. Oni się podnoszą pod nami. Cybertronuję, żeby się nie podnieśli. Poszedł cybertron, chyba się nie podniosą. 33. Leży jeden. 40. 40. Ej, mam 80 maców. Kolejny leży. A i jeszcze jedno, jeśli mogę was prosić, wpiszcie jeszcze dzisiaj kod Ewela do sklepu, ponieważ on wygasa co 2 tygodnie. Sprawdźcie, czy go macie. Wbijajcie jeszcze koniecznie na moją najnowszą mapę. Tutaj macie do niej kod. Stary, to jest ostatni ziomek. Ej, możemy go cybertronować. Ej, dawaj, trolujemy go, żeby miał 0 maców. Uuu, ty! Ej, dobra, żyję. Przez chwilę myślałem, że wylecę. Widzę go. Bum! 110. Tak jest. I robimy tak. Bam! Widzowie, zostawiajcie łapy, subskrybujecie kanał, wbijajcie tu kod Ewela i trzymajcie się. Cześć!